Cześć! W tym odcinku opowiem Wam o silnikach rakietowych na paliwo stałe. To jest pierwszy odcinek z serii o silnikach rakietowych. W następnym odcinku opowiem o silniku rakietowym na paliwo ciekłe, a w jeszcze kolejnym o silniku hybrydowym. Więc zasubskrybujcie ten kanał, żeby nie przegapić innych odcinków z tej serii. Generalnie silnik rakietowy na paliwo stałe jest jedną wielką reakcją chemiczną. Tak wygląda przekrój silnika na paliwo stałe. Głównym jego elementem jest mieszanka paliwowa, składająca się z paliwa i utleniacza. Paliwem jest tu cukier, a utleniaczem saletra potasowa. Następnie mamy zamknięcia z obu stron silnika, dzięki którym wielkie ciśnienie podczas działania silnika ucieknie w odpowiednim kierunku. Kierunek ten jest nadawany przez kanał paliwowy, wywiercony w środku silnika. Kanał paliwowy jest w tym silniku też komorą spalania, w której powstaje ogromne ciśnienie niezbędne do działania tego silnika. Na samym spodzie jest dysza, przez którą wylatują gorące gazy, produkując ciąg. Teraz przedstawię działanie tego silnika. Przez dyszę jest do kanału paliwowego włożony zapalnik elektryczny. Po zapłonie w komorze spalania powstaje wysoka temperatura. W tych warunkach paliwo zaczyna się spalać, ale bez odpowiedniej ilości utleniacza nie może wyprodukować ciągu. Tu do gry wchodzi saletra potasowa, która w wysokiej temperaturze rozpada się na tlen niezbędny do spalania i niepotrzebne odpadki. Wtedy, kiedy w silniku powstaje mieszanka paliwa i utleniacza, czyli teraz powstałego tlenu, rozpoczyna się intensywne spalanie. Dzięki temu powstaje mnóstwo gorącego gazu pod ogromnym ciśnieniem, który wylutuje przez dysze i powstaje ciąg. Kiedy reakcja spalania się rozpocznie, praktycznie nic nie może jej zatrzymać. Dlatego silniki na paliwo stałe pozostają włączone aż do wypalenia całego paliwa. Kiedy to się stanie, silnik gaśnie i przestaje produkować ciąg. Tego typu silniki zostały wykorzystane do napędzania mojej rakiety, prototypu Jowisza D, którego lot możecie zobaczyć na moim kanale. Były też w amerykańskich wahadłowcach i są używane w wielu rakietach na całym świecie. Są najtańszym rodzajem silników rakietowych i są też najłatwiejsze w produkcji. Silniki na paliwo stałe występują w wielu rozmiarach: od malutkich silników modelarskich po wielkie boostery ogromnych rakiet. W następnym odcinku z tej serii opowiem Wam o silnikach na paliwo ciekłe i silnikach hybrydowych. Jeśli spodobał Ci się ten odcinek i nie chcesz przegapić następnego, to zostaw lajka, zasubskrybuj nasz kanał i to by było na tyle, więc do zobaczenia i widzimy się następnym razem.